So, there's a fighter in you after all. Tu się będzie łatwo zabić. Coś mi się zdaje. Te zadania poboczne, one są taką jakby ozdobą tego wszystkiego, co tutaj pewnie należy robić. Ale... ciekawe. Czy inni współgracze będą mieli okazję zobaczyć, czego tu dokonałem w tym otwartym świecie. Ale mnie bardziej interesują oczywiście zadania poboczne. Wybaczcie, że tak sięgam po te, ale być może z ciekawości też rzucilibyście okiem. Wróć do Birdmana, oczywiście, że tak. Tutaj mamy spotkanie z nomadem. Tego rodzaju zadania poboczne są jak najbardziej do zaakceptowania. Chodzi mi... i chyba raczej je zrobimy wszystkie. Bo zdaje się, że to, co z Birdmanem mamy, to jest wątek główny, to jest wątek poboczny. Oprócz tego jest cała masa jeszcze takich zadań, które możemy sobie robić na luzie, żeby zdobywać więcej punktów doświadczenia. Co miałoby jakiś swój sens na pewno. Będzie łatwiej z tymi punktami doświadczenia. Ale nie wydaje mi się, by miało sens pokazywanie wam tego w ramach gameplayu. Teraz musimy znaleźć drogę w dół. I ona nam się tutaj radośnie ukazała. Dobra nasza. Chyba tu pójdziemy. Trzeba uważać, faktycznie strata prędkości powoduje stratę tej bariery ochronnej. A to chyba nie powinien być problem w takim otwartym świecie. Nie wydaje mi się, byśmy często mieli okazję trafić na ochroniarzy. No i dobrze. Alright, I'm in position. I'll wait for you here. Faith, where are you? Oh, hey, Noah. Faith is helping me out with something. Again? Now what? Sorry, but the less you know, the better. It's for a good cause, though. I promise. I swear, I'm running the goddamn zoo. Come talk to me, Faith. No. To jest zdecydowanie to, o czym mówiłem wcześniej, że Fate i Nomad to są tacy ludzie, którzy chcą pomagać w małych sprawach, natomiast Noah myśli bardziej przyszłościowo. Nie odpuszczę sobie tych rzeczy tutaj, jak już przebiegam w pobliżu, to zahaczę o nie oczywiście. Dzięki Glitchware od Nomada możesz przechodzić przez wentylatory w centrum Zephyr. Wygląda to, że Nomad planuje też coś związanego z konglomeratem. Możesz się spodziewać, że wpadniesz przez niego w tarapaty. Porozmawiaj z nimi, dowiedz się, co planuje. Ciekawy jestem, czy te oprzyrządowania, które dostajemy od Nomada, pomogą nam potem w wątku głównym. Dobrze by było. Ale pewnie nie będzie to konieczne, więc... Gabriel Kruger. Word gets around. Yeah, look. Kruger Sekker saying that they're gonna clamp down harder on the runners. And they're setting up those huge antennas all over the city. Someone should clamp down on them. Great minds think alike. I'm thinking Krugersek would be rather upset if someone wrecked those antennas. And by someone, you mean me. Hey, I do it myself, but you were always the fighter, Faith. Sure. But let's keep Noah out of this, okay? No worries. I'll keep a lookout from here. No pewnie, że tak. Dobra. Wydaje się, że te zadania, które dostajemy od niego, one pozwalają nam potem wykonywać dodatkowe rzeczy, tak po prostu po drodze, przy okazji.
Dobra. Trochę mnie poszturchał tym urządzeniem strzelającym, ale koncentracja mnie uratowała. Nie powiem, co to wygląda. Yeah, count one for the good guys. The K-Tech is sending reinforcements. You should clear out fast. Control here. Sprytnie. Taką antenę zbudować. I really hope you're not around that antenna anymore. Nie wiem, czy to jest najlepsza. O! Czy to jest możliwie najlepsza trasa, ale. Get away from their scanners and they'll lose you eventually, Faith. Chyba się zaraz zacznie strzelanie. Mamy ulepszenia. Teraz co? Pora Birdmana odwiedzić. Zaktualizowano mapę. Główna misja. Nadzwyczajna zręczność. Misja poboczna. Kradzież z włamaniem. Nie chcę nic mówić, ale kradzież z włamaniem brzmi sensownie. Spokojnie. Sprawdźmy sobie tutaj. Są jakieś takie... pakiety. Kradzież z włamaniem, ale byliśmy u nomada, no to teraz chyba wypadałoby odwiedzić Birdmana. Tak na zmianę. Poruszajmy się po tych wątkach głównym i pobocznym. Tak, myślałem. Tędy będzie najlepsza droga. Zastanawiam się, czy... przyjdzie mi się spotkać z Noah najpierw. Kiedyś wykonam zadanie dla tego dziewczęcia. Ale może później. Kierunek mamy dosyć oczywisty. O kurde. What have we got? Finally. Keeping my eyes peeled. Is she alone? Control. Ready to leave for trip. We have a policy for you. You'll regret this. Łotrze. Załatwiony? Myślę, że tak. Diabła ciężkiego. Chrzanić, jak już mamy uciekać. God damn it! Dobra. Kierunek był tam. Dawaj, koncentracji za mało. Dobra. B
Birdman ma dla ciebie dostawę. To podstawa zawodu sprintera i szybki sposób na przekazywanie informacji w tajemnicy przed konglomeratem. A gołębie nie wystarczą. Najwyraźniej nie. Remember, in this community you're only as good as people think you are. No matter how good you actually are. It's a bit silly all this peacocking, posturing. Felt great running. And you did good time too. One thing left and we're done. Noah said something about a delivery? Bread and butter about trade. I happen to have a small package I need dropped off. You can pick it up over there. Dobra, czyli paczka. W porządku. Przynieść, zanieść. Bez zamiatania szczęśliwie. Packages are beep-linked, so you should see the delivery point on your map. I remember when you had to make do with an address and what was in your own damn head. Dobra, musimy się spieszyć zatem. Do licha ciężkiego. Czasami człowiek jest za szybki. Efekt jest taki, że pójdzie w niewłaściwą stronę. To też na czas. Cholerny konkurs. Wydaje mi się, że przez drzwi byłoby szybciej. Właściwym miejscu stanąłem. I just got confirmation that the package has been delivered, Faith. Seems to me you're as ready as you'll ever be. Są punkty ulepszeń. Właściwie jest każda misja to coś daje. Prefer not to use it much. You never can tell who's listening in. Okej. No i dobrze. Czyli mamy trochę punktów do wydania. Całe dwa zresztą. Ruch jest zablokowany. Myślę, że zadania główne i poboczne zawsze dają punkt, natomiast pozostałe dają punkty doświadczenia, które mogą się złożyć prędzej czy później na punkt. Kupmy to. To nie powinno być wielkiego znaczenia. Wywiad ochroniarz. Większe obrażenia ochroniarzy. Przewaga pozycyjna. Ła, silny atak z tyłu. Większe obrażenia. Przewaga przy ogłuszeniu. To jest dobre. To sobie weźmiemy. Dobra. Nie było czasów, więc nie ma co ewentualnie powtarzać i poprawiać. Birdman? Nie ma to jak kradzież z łamaniem, nieprawdaż? Jak najbardziej. No to ja lecę spotkać się z naszym jegomościem. To jesteśmy na miejscu. Co ty tu malujesz, koleżko? I'm trying, but what is that? Art, Faith. Art. Yeah? Could have fooled me. Funny. Did you just come here to crush my self-esteem, or are you up for some actual work? Sorry. I'm up. Good. Word is, Kruger Arms are developing a new type of drone sensor chip. I'm thinking we should grab one for ourselves, but there's a question of where they keep it. Somewhere in Kruger Arms, maybe? You're all wits today, huh? I had a guy working there who promised he'd sell me some docs with the info, but now he's reneging on the deal. So I figured you could just break into his place and grab them instead. Sure. Shouldn't be a problem. Cool. I'll send you his address. It's not far from here. No dobra, kradzież z włamaniem. Czemu nie? Ajajaj. The guy works for Kruger, but hates his job. He has access to a lot of stuff. Said this sensor chip is a real game changer. But I guess he got scared of being found out.
Krugera opracowuje technologię nowego chipa. Nomad obawia się, że chip może być zagrożeniem dla wszystkich odłączonych mieszkających na dachach. Dzięki odpowiednim znajomościom udało mu się skontaktować ze strażnikiem, pracującym w ośrodku, który obiecał, że sprzeda mu dokumenty zawierające więcej informacji. Strażnik jednak wycofał się w ostatniej chwili. Na prośbę nomada masz się włamać do mieszkania strażnika i wykraść dokumenty. No tą historię to żeśmy poznawali na bieżąco, ale nie zaszkodzi ją przytoczyć, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. Strażnik mieszka na górnym piętrze apartamentowca. Idź na górę, wejdź do środka i wykradnij dokumenty. Should be an easy climb for a spider such as yourself. To ten apartamentowiec? No, muszę sam znaleźć drogę. Should be a control panel somewhere close. O proszę. All right. Prawą drogą. Good. The guy lives on the top floor. Nie będzie ciężko znaleźć, bo to są te wszystkie rzeczy połączone ze sobą. Tyle, że teraz trzeba by się było wspiąć tam na górę. Co może nie być takie proste. Czy tych paneli moglibyśmy się schwytać? Dobrze by było. Przydałoby się, gdyby były na przykład odrobinę bardziej czerwone. Od razu bym wiedział, na czym stoję. Tak należy się domyślać. Dobra, nasza. Guess you're wondering how many more of those Kruger sect goons don't like what they're doing. On the other hand, I guess most people feel like they don't have much of a choice. Tu się nie złapiemy, w porządku. Starura. Serio, jestem przyzwyczajony, że wszystko jest na czerwono. Hej! Tam się raczej nie złapię. Mimo, że wstążka... Ajajaj. Wstążka czerwona, więc człowiekowi się wydaje... Zaraz. Co, ja ślepy jestem? Naprawdę jestem trochę ślepy. Nie widziałem tej rury. Wydawało mi się, że to są dwie żółte, a w środku jest nisza. Dobra. Nie wiem, czy widzieliśmy dokładnie to samo. Serio, jak te rzeczy nie są na czerwono, to ich nie odróżniam od otoczenia. That's quite a jump. I'm on his balcony. But I can't get in from here. Try the roof. No to jedziemy. Found a way in. I knew you would. Kurde, fajne mieszkanko. Zawsze mi się marzyło mieszkać w drapaczach. Ale tam to są dopiero wysokie cholery. No dobra. All right, I got them. Time to... You wanna show up and... I told him the deal was off. You're forcing me to call for backup! The guy just showed up. I'm out. Got the goods. I knew you could do it. Come by later and we'll have a look at what you got. No dobra. Better stay out of sight for a while, Faith. You hold in place. Nie spodziewałem się tu tych łajdaków zupełnie. Padł? Niewiele brakowało, ja też bym padł. Do licha ciężkiego. Kradzież z włamaniem ukończona. 500. Misja poboczna, fabryka dronów.
Zobaczmy sobie. To jest... Porozmawiaj z Noa. No i tutaj też mamy... Porozmawiaj z Noa. Porozmawiaj z Nomadem. Porozmawiaj z Birdmanem. Ha! Trzy wątki nam się zrobiły nagle. Z dwóch. Jako, żeśmy mieli przygodę z Nomadem, to spotkamy się z Noa tym razem. Bo poprzednio widzieliśmy się z Birdmanem. O ile się orientuję. Dobrze. Spotkamy się na miejscu, tylko najpierw ukradnę sobie chip. Bo czemu nie? I lecimy. Jesteśmy na miejscu, to jest ta dziewczyna, z którą kiedyś trenowałem. Chyba. Już mi się mylą. A nie ta od... Dugana? Dugana? No właśnie. Wreszcie pokój otwarty, co? Ah, there you are. What's the beat? Buzzing with the news that you're back, apparently. But I want to talk about this. If you're going to use it for leverage with Dogen, we need to figure out what it is. I have a contact in Anchor who's a wizard with gridware. Name is Plastic. Take the drive there. Plastic? Yeah. Well, Plastic can be a bit, never mind. Go there and we'll see what comes out of it. Plastic. Paranoiczna pewnie bywa. Wcale się nie dziwię w tym świecie. Jeżeli ktoś chodził o... Jeżeli ktoś uchodzi za specjalistę od sprzętu, od łamania, włamywania się, czy tam czytania sprzętu, którego nie należy czytać, no to pewnie ma paranoję w świecie korporacji kontrolujących wszystko i wszystkich. Noah said you had some gear for me. I do. This. Put it on. Make sure you cóż to jest? Then you jump and swing. Not much more to it. Ooh, nowe rzeczy. Nowy sprzęt. Lina. Czy to jest lina? Swariuję. Jasne, więc mamy linę. No. I to może być fajna sprawa. Przytrzymaj się, aby zaczepić. Skocz lub opuść się. Kontroluj huśtanie. Na kamerach można. Okej. Okay. No, może będziemy mieli okazję sprawdzić to w użyciu. Jest. I like it. Easy, huh? To może być ciekawe. Trochę ale Batman, ale nie szkodzi. No i do góry. Zobaczymy. Co będzie można z tym sprzętem zrobić. Zobaczymy, czego się dowiemy jeszcze o Krugerze i czy będzie można dobrać się mu do skóry prędzej czy później, ale wydaje się, że to piekielnie jest nieprzyjemny typ, który ma plecy. Zakładam, że jedziemy do góry, co? Dobry kierunek. Get out of my sight. That's it? What else is there?